okazji Walentynek, Joasia i Kamil z Rolnika pojawili się w studiu. Pytania na śniadanie. Para opowiedziała o swoim szczęściu. Show skradła ich córeczka. Joanna i Kamil Osypowiczowie to para, która poznała się na planie 8 edycji Rolnik szuka żony. Od tego czasu ich związek rozkwitł. W październiku 2022 roku uczestnicy ujawnili, że zostali rodzicami córeczki, której nadali imię Antonina. Niecały rok później zakochani powiedzieli sobie tak i dzisiaj są już małżeństwem. Z okazji Walentynek Joasia i Kamil pojawili się 14 lutego w studiu Pytania na śniadanie. Szczęśliwa para opowiedziała o swojej relacji i wrócili wspomnieniami do show TVP. Przygodę z show TVP bardzo dobrze wspomina także Kamil. Mężczyzna nie był przekonany, czy znajdzie miłość w Rolnik szuka żony, ale chciał dać sobie szansę na poznanie drugiej połówki. Teraz jest szczęśliwym mężem i dumnym ojcem. Chyba nie ma czego żałować, widać, że internauci czują dużo sympatii do pary z 8 edycji show i nadal wspierają swoich ulubieńców. W komentarzach pojawiło się sporo ciepłych słów pod adresem małżeństwa, a także gratulacje. Nie da się też przejść obojętnie obok córki Joasi i Kamila, która była w studiu Pytania na śniadanie ze swoimi rodzicami. Nie po raz pierwszy Joasia i Kamil pojawili się w telewizji. W ubiegłym roku uczestnicy Rolnik szuka żony zaprosili kamery TVP do swojego domu i pokazali, jak mieszkają. Warto przypomnieć, że małżonkowie mają 60-hektarowe gospodarstwo, specjalizujące się w uprawie traw nasiennych kwalifikowanych oraz zbóż.